Witam Państwa serdecznie w imieniu organizatorów dzisiejszego spotkania. Są to Wiedeńska Inicjatywa Narodowa, Klub Sierpień 80, Klub Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich oraz Pogorzańskie Koło Narodowych Sił Zbrojnych. Wszystkie te organizacje, oprócz tej ostatniej, należą do Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego, co myślę warto nadmienić. Chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować panu Anatolowi Bielskiemu, który jest z nami obecny, który tak jak przy spotkaniu z Wojciechem Sumińskim bardzo nam pomógł w organizacji. Brawa! Cały wykład będzie dostępny na kanale YouTube dzięki uprzejmości kolegom z Rady Wiena Plus, są również z nami obecni. Również bardzo im dziękujemy. Brawa! Naszym dzisiejszym gościem jest pan Tadeusz Kurzański. Przywitajmy go również wielkimi brawami. Bardzo dziękuję. Chyba nikomu z Państwa nie trzeba przedstawiać szerzej sylwetki pana Kurzańskiego. Jest to osoba, która od lat stara się o prawdę historyczną w naszym kraju oraz o normalność. Zanim oddam głos panu Kurzańskiemu, kilka uwag. Dzisiejsze spotkanie, w odróżnieniu od prawie wszystkich imprez polonijnych, jest finansowane wyłącznie z naszych własnych pieniędzy. Nie ma tutaj ani złotówki polskiego podatnika, co myślę również warto nadmienić w tym kontekście. Tak jak i w tamtym roku Wiedeńska Inicjatywa Narodowa, tak i w tym, pomaga najbardziej potrzebującym Polakom. W tamtym roku były to domy dziecka, w tym roku są to Polacy w Donbasie, to teren otoczony wojną. Zachęcamy Państwa również do wsparcia tej inicjatywy. Tutaj przy wyjściu będzie stał kolega z puszką. Zachęcamy do wsparcia, co łaska oczywiście. Wydrożenia tutaj niektórych organizacji piknikowych, bufetowych. My pomagamy Polakom, a nie zabieramy. Tak więc jeszcze raz myślę, że warto tutaj wesprzeć tę organizację, tę inicjatywę. Prosiłbym Państwa jeszcze tylko o wyciszenie telefonów, nie przeszkadzanie może w trakcie wykładu. Pytanie będą również możliwość zadawania pytań będzie po wykładzie. Kupno książki też jest możliwe, a przewidywany koniec jest na około godzinę 21. Oddaję głos panu Kurzańskiemu. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Zbyt dużo czasu nie mamy, bo jak Państwo zapewne wiecie, ja jestem gadułą i tam moglibyśmy rozmawiać bardzo, bardzo długo. Plan jest taki, scenariusz jest taki, że ja troszkę teraz parę słów powiem, a później organizatorzy chcą, ja zresztą też, oddać głos Państwu, także myślę, że sobie porozmawiamy po prostu szczerze o polskich sprawach historycznych, ale też współczesnych, bo jak wszyscy wiemy, ta historia rzutuje przecież na naszą obecną sytuację. I może od tego zaczniemy, drodzy Państwo. Mamy teraz batalię o Trybunał Konstytucyjny. Wielka afera, wielkie krzyki. Niektórym może się wydawać, że rzeczywiście demokracja w Polsce jest zagrożona, że to jest koniec w ogóle naszej ojczyzny, że trzeba wyjeżdżać z kraju, już nawet nie do Wiednia, ale jeszcze dalej, że w Polsce dyktatura jest wprowadzana. No bo takie są przekazy nie tylko krajowe, ale również zagraniczne, co zresztą ciekawe, bo te głosy z Zachodu, które płyną, są po prostu inspirowane od wewnątrz, są inspirowane z kraju i szereg autorów znanych z naszego krajowego
podwórka jest rozpoznawalna jako autorzy tych tekstów w prasie zagranicznej. Czyli ja nie muszę wymieniać chyba nazwy pewnej gazety, która przoduje w tego typu propagandowych zagrywkach. To jest taka Szczujnia z ulicy Czerskiej, która szczęśliwie traci wpływy, traci też dostęp do tego, co najważniejsze. I o to właściwie toczy się ten bój. Nie o demokrację, rzecz jasna, tylko o pieniądze. Więc ten układ, który mamy, układ III RP, układ, sięgnijmy dalej, okrągłostołowy, w końcu układ, który się wykształcił w Polsce po roku 1944 i 1945, reaguje alergicznie, histerycznie na to, co się w tej chwili dzieje, no bo oczywiście w Polsce, drodzy Państwo, trwa wojna. Jeżeli ktoś mi chce powiedzieć, że wojna w Polsce się skończyła 8 maja 1945 roku, to muszę odpowiedzieć, że jest w błędzie. Ona się nie skończyła wtedy, ona się nie skończyła nawet w połowie lat 50., kiedy jeszcze komuna dożynała ostatnie zastępy polskiego wojska, ostatnie oddziały partyzanckie, czyli naszych żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Ta wojna się nie skończyła również 21 października 1963 roku, w momencie śmierci okrążonego w obławie Józefa Franczaka Lalka, uważanego za ostatniego żołnierza wyklętego, niezłomnego, po prostu ostatniego polskiego żołnierza, żołnierza II Rzeczpospolitej, który nie złożył broni, był wierny ideałom, tradycjom polskim. Dlatego nawet tyle lat po tym formalnym zakończeniu wojny musieli go dopaść i musieli go zamordować, nie mogli mu odpuścić. Ta wojna się rzecz jasna nie skończyła również w latach 80., kiedy mieliśmy wielki ruch Solidarności. Później bardzo sprytnie zainfekowany agenturą, bo jak wiemy, była Solidarność pierwsza, ale była też Solidarność druga, która już była nieco inna, już w dużej mierze była przesiąknięta, nasycona właśnie elementem no, komunistycznym, który miał ten związek, ten ruch właściwie wielki społeczny rozsadzić, i to się w dużej mierze udało. Ta wojna się nie skończyła również w roku 1989. To jest co prawda chwila, która była bardzo nagłaśniana i też obchodzona jako rocznica przez poprzedniego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zapewne Państwo wychwycili ten moment, kiedy pan prezydent Herbu Bull, a teraz może Herbu Szaber, trzeba by właściwie powiedzieć, skupił się właśnie na 4 czerwca. To ma być ten podstawowy dzień, ta rocznica, którą mamy obchodzić, rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. No oczywiście pan prezydent no, mylił się w swojej diagnozie. Żaden przecież przełom w roku 1989 nie nastąpił. On nawet nie nastąpił również w roku 93, bo jak wiemy, wtedy to jest ten moment, może się wydawać niektórym przełomowy, kiedy z Polski wyjeżdżają sowieckie wojska. Ale przecież Sowieci w Polsce zostają. Przede wszystkim ich wpływy nadal trwają. Potem mamy krótki okres rządu Jana Olszewskiego, nazwany no nawet nie nocą długich noży, ale nocą teczek, jak to się przyjmuje. Wtedy też ta walka szła na całego. Ostatecznie rząd patriotyczny, niepodległościowy został obalony przez komunę, w czym dużą zasługę miał Lech Bolesławowicz
Wałęsa. Osoba tragiczna, jeśli chodzi o współczesne dzieje Polski. Do dziś czerpiący profity z tego, że stał na czele Wielkiego Związku, że rzekomo on sam nawet obalił komunizm, co jest oczywiście nieprawdą. No dzisiaj dołączyła do niego na przykład Henia Krzywonos. Kolejna wielka bohaterka sierpnia. No takich mamy bohaterów, drodzy Państwo. To są bohaterowie wykreowani przez salon, przez ten komunistyczny właściwie salon. No i jeszcze jeśli chodzi o Wałęsę, no tutaj możemy się spierać, prawda? No jego rola kiedyś rzeczywiście była dosyć duża, możemy też sięgnąć do pewnych inspiracji, czy rzeczywiście to wszystko jest takie, jak rzeczywiście wyglądało, czy ktoś mu na przykład pomógł do tej stoczni się dostać, prawda? Czy on tam podpłynął, a może go tam podrzucili, prawda? Ale teraz mamy nową kreację w postaci właśnie Henryki Krzywonos, która ma zdepresjonować innych prawdziwych bohaterów sierpnia, przede wszystkim małżeństwo Gwiazdów, a szczególnie Krzysztofa Byszkowskiego, a szczególnie Annę Walentynowicz, bo Henryka Krzywonos to jest taka anty-Anna Walentynowicz, czyli próba zastąpienia prawdziwej bohaterki tego solidarnościowego zrywu bohaterką fikcyjną, stworzoną na potrzeby tej władzy, którą mieliśmy do tej pory. I ona też zresztą za swoje zasługi w opluwaniu prawdziwych bohaterów sierpnia, jak Państwo wiecie, dostała specjalną emeryturę od Słoneczka Peru. Przyznał jej specjalne pieniądze. No, dzięki temu pani Henryka dzisiaj jest osobą, którą ona wszystko stać i może spłacać dług po prostu, który zaciągnęła u Donalda Tuska i tej ekipy. Ale mamy również bohaterów udawanych i to jest Donald Tusk, bo to jest też osoba kreowana na jednego z liderów radykalnej opozycji antykomunistycznej. Tak samo Bronisław Komorowski. To są te osoby, które miały obalić w Polsce komunizm. Nawet przyćmiły już Lecha Wałęsę. On tam sobie robi swoje biznesy gdzieś tam, prawda, na boku, gdzieś tam wyjeżdża, prawda, dostaje za to sowite wynagrodzenie, ale w Polsce do tej pory rządziła ekipa właśnie panów Tuska, Komorowskiego i oni sami siebie kreowali właśnie na takich antykomunistów, ale do tego grona trzeba było jeszcze dokooptować kilka osób i to jest właśnie dzisiaj Henryka Krzywonos, a był jeszcze Władysław, pseudonim profesor Bartoszewski. Ów Władysław niestety zapisał się, przynajmniej moim zdaniem, w historii Polski w sposób niezbyt chwalebny, można nawet powiedzieć w sposób haniebny. Dlaczego mówię w ten sposób? Bo może się to Państwo wydawać dość radykalne, natomiast skłania mnie do tego historia Bartoszewskiego w powiązaniu z historią rotmistrza Witolda Pileckiego. Jak Państwo wiecie, osoby mi szczególnie bliskiej ze względów historycznych, ze względów rodzinnych. I tutaj Władysław Bartoszewski pokazał swoją prawdziwą twarz w momencie szczególnym. Była rzeczywiście szansa za prezydenturę Lecha Kaczyńskiego, prezydenturę, którą oceniam w sposób prezydenturę, którą oceniam w sposób wyjątkowy, bo była to próba przywrócenia tej prawdziwej Polski, tej Polski właśnie przed wrześniowej. Taki był klimat, jeśli sparafrazować słowa pani minister Bieńkowskiej. Lech Kaczyński rzeczywiście odwoływał się do tradycji II Rzeczpospolitej. I wtedy powstał pomysł uhonorowania rotmistrza Pileckiego, jednego z bohaterów
tej II Rzeczpospolitej. Potem walki przecież z dwoma totalitaryzmami, totalitaryzmem brunatnym i czerwonym. Najwyższym polskim odznaczeniem, na które oczywiście jak mało kto zasłużył, czyli orderem Orła Białego. I co się stało wówczas? No, stało się właściwie coś, co nie powinno nas dziwić, czyli też opór układu, opór systemu. Prawda? I w ten system wpisał się niestety Władysław Bartoszewski, mówiąc, że niestety rotmistrz Pilecki na order Orła Białego nie zasłużył, ponieważ sam Bartoszewski order już dostał, więc właściwie nikt inny już nie musi. No wystarczy. Ja dostałem, ja jestem bohaterem. On zawsze mówił o sobie właśnie w ten sposób. Było ja. No to był wywód o jego zasługach. Częściowo prawdziwych, ale w dużej mierze wydumanych, dopisanych do życiorysu. I ponieważ ten order Orła Białego już pan Bartoszewski sam posiadał, stwierdził, że Pilecki takiego orderu nie dostanie. Argumentacja była o tyle przykra, że właściwie całkowicie nieprawdziwa. Bartoszewski skłamał, mówiąc, że Pilecki nie może owego orderu Orła Białego dostać, ponieważ pośmiertnie nie jest on przyznawany. Jeśli przyjrzymy się historii nadawania orderu Orła Białego, bardzo łatwo jest, drodzy Państwo, ustalić, że oczywiście jest zupełnie inaczej. Możemy wymienić kilku sławnych Polaków, którzy po śmierci taki order dostali. To jest chociażby Michał Karaszewicz-Tokarzewski, pierwszy dowódca Armii Krajowej. No wtedy jeszcze nie była AK, znaczy była Służba Zwycięstwa Polski. Potem mamy Władysława Sikorskiego, naczelnego wodza i premiera Rzeczpospolitej na wychodźstwie. On też dostał order Orła Białego pośmiertnie. No więc pan Władysław, pseudonim profesor, niestety konfabulował, mówiąc, że taka procedura była zamknięta dla osób, które zbyt wcześnie zeszły z tego świata. One nie mogą dostać. To jest niestety fakt, który w moich oczach przynajmniej całkowicie deprecjonuje tę osobę. Nawet jeśli miał jakieś zasługi na swoim koncie, chociaż jak mówię, to jest historia, którą właściwie dopisał sobie, bo możemy odnieść wrażenie, słuchając Władysława Bartoszewskiego, że on był zawsze w centrum wydarzeń, że on był szefem Żegoty. Tak, ktoś inny dowodził tą instytucją, że on był później głównym więźniem Oświęcimia, jak wiemy, taką postacią kluczową dla Auschwitz był właśnie Witold Pilecki, a nie pan Władysław. Potem mamy sytuację powojenną i z tego przekazu pana Władysława możemy odnieść wrażenie, że to on był szefem PSL-u. No, muszę wyprowadzić tych, którzy w to wierzą, z błędu. No jednak Stanisław Mikołajczyk był szefem PSL-u, a nie Władysław Bartoszewski. Oczywiście z tą osobą, o której może za dużo trochę mówię, może nie zasłużył na aż tak wiele, wiążą się też pytania bardzo poważne, a mianowicie pierwsza sprawa, dlaczego wyszedł z Auschwitz ze względu na stan zdrowia? Pytanie, na które do dzisiaj właściwie nie ma odpowiedzi, ale pytania są kolejne też. Dlaczego z Rakowieckiej wyszedł właściwie z niewiadomych przyczyn, bo tutaj powód nie jest nawet podany. Dwa razy został aresztowany przez bezpiekę po wojnie i dwa razy udało mu się opuścić więzienne mury.
Jeżeli porównamy to z sytuacją rotmistrza Pileckiego, no to no, rotmistrzowi nie udało się opuścić już murów rakowieckich. Został tam po prostu brutalnie zamordowany, a z przekazu pana Władysława mogliśmy znowu odnieść wrażenie, że to on był głównym więźniem stalinizmu. No i on najbardziej cierpiał i on miał największe zasługi. Mówię Państwu tak dużo o Bartoszewskim, żeby pokazać pewien fenomen kreowania właśnie nowych bohaterów w Polsce. Przez te elity, czy następców właśnie tych elit sowieckich. Bo jak wiemy, no do dzisiaj Polską rządzą właściwie ci sami, którzy rządzili Polską w PRL-u. No, ich dzieci często to jest kontynuacja taka bezpośrednia, genetyczna, możemy powiedzieć, ale w dużej mierze to jest kontynuacja środowiskowa. Jeśli odniesiemy znowu tę historię do historii Witolda Pileckiego, no to musimy powiedzieć tak, o tym piszę w wielu książkach, w ostatniej może szczególnie. Rotmistrz Witold Pilecki do dzisiaj właściwie nie powrócił do końca w chwale jako nasz narodowy bohater. Mimo tego, że mieliśmy właśnie prezydenturę Lecha Kaczyńskiego, mimo tego, że wiele osób przez lata pracowało na to, żeby tego bohatera przywrócić naszej zbiorowej świadomości, to on dalej, drodzy Państwo, jest opluwany właśnie przez te środowiska postkomunistyczne, przy czym nie wiem, czy ten przedwzrostek post jest właściwy, może po prostu komunistyczny, tak? Czyli jako, czyli te, które bezpośrednio kontynuują to, ten plan komunistów, którzy zawładnęli Polską po roku 1944. I oto mamy bardzo ciekawe przykłady, jak można tę propagandę poprowadzić. Z jednej strony mieliśmy, drodzy Państwo, artykuł pana profesora Romanowskiego, może Państwo pamiętacie, tygodnik Polityka. No też nie jest to twór nowej, wolnej Polski, to jest postkomunistyczny, albo komunistyczny wręcz tygodnik przez Mieczysława F. Rakowskiego, kiedyś prowadzony. I do dziś wielu autorów no, jest znanych z tego, że byli aktywni w czasach nieminionych jeszcze. Wydawałoby się, że minionych, a jednak nie do końca. I pan Romanowski wysmażył po prostu paszkwil na rotmistrza Pileckiego, twierdząc, że on się wysypał w komunistycznym śledztwie, że on współpracował z bezpieką, dał się krótko mówiąc złamać, więc nie możemy mówić o rotmistrzu Pileckim jako o naszym wielkim narodowym bohaterze, człowieku niezłomnym, no bo niestety ta niezłomność w śledztwie została zachwiana. No jest to oczywiście nieprawda, jest to kłamstwo. Nie ma żadnych dowodów na tezy sygnowane nazwiskiem pana Romanowskiego i to chyba jest właściwe określenie, bo rzeczywiście jest podpisany pod tym tekstem, ale jak sądzę, jest to po prostu emanacja całego środowiska, prawda? Czyli ta komuna właśnie, która kiedyś zamordowała rotmistrza Pileckiego, dzisiaj ustami pana, czy piórem pana Romanowskiego robi dokładnie to samo, czyli chce, już nie fizycznie rzecz jasna, ale zamordować pamięć o jednym z naszych największych bohaterów. Ale mamy też kolejną bardzo ciekawą publikację dotyczącą tej ochotniczej misji rotmistrza Pileckiego do Auschwitz. Jest taka pani, która się nazywa Elżbieta Cuber-Strutyńska.
I ta pani związana z UJ-em, czyli z Uniwersytetem Jagiellońskim, ale także z Żydowskim Instytutem Historycznym. I to powinno zamykać właściwie sprawę. Wysmażyła drugi paszkwil na rotmistrza Witolda Pileckiego, sugerując, że misja rotmistrza do Auschwitz nie była wcale dobrowolna, że to nie jest żaden ochotnik, że jemu po prostu kazali tam pójść, on wykonał rozkaz. Proszę Państwa, nie ma na to również żadnego dowodu. To jest czysta konfabulacja. Ale no, nie będę wchodził tutaj w szczegóły, bo nie o to, nie mamy też na to zbyt wiele czasu, ale pani paszkwilantka posunęła się jeszcze dalej. Mianowicie podważyła właściwie całą misję Pileckiego już w samym Auschwitz. Czyli 2,5 roku uwięzienia w tym strasznym miejscu potraktowała jako rzecz banalną, jako taką błahostkę. Podważyła również raporty, które Witold Pilecki wysyłał z Auschwitz, z narażeniem życia oczywiście. No i były to pierwsze raporty dotyczące ludobójstwa, Holokaustu i to nie Żydów, tylko Polaków. I tutaj właśnie mamy clue programu. Pani Cuber-Strutyńska mianowicie uważa, że Pilecki byłby wielkim bohaterem, gdyby informował wyłącznie o zagładzie Żydów. Ponieważ tego nie robił, no niestety jego misja jest wielce problematyczna. No i nie można go uznać za takiego herosa, no, no bo mówił, pisał o męczeństwie i ludobójstwie, Holokauście, trzeba po prostu powiedzieć, wprost powiedzieć, Polaków, bo przecież nie tylko Żydzi takiemu strasznemu procederowi byli poddani, ale również Polacy, wcześniej na przykład Ormianie. Przecież mieliśmy rzeź Ormian, którą możemy bez żadnych problemów nazwać ludobójstwem, czy też Holokaustem. To jest po prostu masowa zagłada. No i Polacy byli takiej masowej zagładzie poddawani. Więc twierdzenie o polskim Holokauście jest jak najbardziej uprawnione. Ale Żydzi oczywiście sobie zawłaszczyli ten temat, twierdząc, że tylko oni cierpieli. I do dziś ta ideologia, zwana też przedsiębiorstwem Holokaust, ma się bardzo dobrze, kwitnie najlepsze. I to mam nadzieję, że też obecny polski rząd postawi temu wreszcie tamę. Bo jak Państwo wiecie, nie chodzi tylko o przeszłość, ale chodzi w dużej mierze o teraźniejszość i przyszłość, czyli o pieniądze po prostu. No, że chcą od nas uzyskać rekompensatę odszkodowania. Temu jest dedykowana ta cała polityka polskiej odpowiedzialności, czyli ta pedagogika wstydu, jeżeli to możemy to nazwać w ten sposób. Zdaje się, Bronisław Wilczyn pierwszy użył takiego określenia, ale ta polityka obarczania Polaków winą za największe zbrodnie XX wieku, w tym właśnie za mordowanie Żydów, ma przynieść efekt w postaci zapłaty kolosalnych pieniędzy stronie żydowskiej. To jest już kolejny temat, rzecz jasna. No ale o tym też musimy pamiętać, że ta rzeczywistość nie jest taka linearna, że jednak coś się pod tym wszystkim kryje, jakiś jeszcze inny plan. Pani Cuber-Strutyńska, o której mówię, no, perfidny tekst popełniła. Ja napisałem polemikę do tego tekstu w tygodniku Do Rzeczy, na który też zareagowała pani właśnie autorka, mówiąc, że ja jestem zacietrzewiony, że ja nie uznaję argumentów drugiej strony. No, tam było szereg ciekawych określeń, takich dyskredytujących
prawda? I oczywiście, no tu jest zasadniczy problem, drodzy Państwo, że dialogu niestety z drugą stroną nie ma, nie było i zapewne nie będzie. Myślę, że bardzo celnie ten problem, z którym mamy do czynienia w skali szerszej, określił Piotr Radwański. To jest, jak Państwo wiecie, trener były, a przede wszystkim ojciec naszych tenisistek, szczególnie Isi Radwańskiej tak zwanej. On zdiagnozował polską sytuację w ten sposób, że w Polsce trwa wojna między trzecim pokoleniem UB, a trzecim pokoleniem AK. Mogę się podpisać pod tym wszystkimi kończynami, które posiadam. No bo rzeczywiście, prawda? Jeśli mówimy o końcu wojny, od tego zaczęliśmy nasze spotkanie, to w zasadzie możemy śmiało powiedzieć, że ta wojna się wcale nie skończyła. Że wciąż mamy sytuację, której genezy należy szukać w roku 1944. I te same siły, które wtedy nas podporządkowały, które wtedy Polskę podbiły, narzucając swoją władzę, narzucając oczywiście w sposób nielegalny całkowicie, uzurpatorski również, bo jak świetnie wiemy, wybory zostały sfałszowane. Wybory w styczniu 1947 roku, które miały dać komunie legitymację do rządzenia Polską. Jak wiadomo, wygrał wtedy oczywiście nie Władysław Bartoszewski, szef PSL-u, tylko Stanisław Mikołajczyk, szef PSL-u i jego partia zatem. Także komuniści nigdy nie mieli mandatu do rządzenia Polską, ale wtedy to się zaczęło. Wtedy nadano ich władzy pozory legalizmu. I kolejne ekipy, które rządziły Polską, no rządziły w ten sam sposób. No to byli ludzie, których nigdy przecież nie wybraliśmy. To nie była emanacja dążeń, już nie mówię, że niepodległościowych, w ogóle dążeń Polaków jakichkolwiek, ponieważ oni sobie uzurpowali prawo do rządzenia naszym krajem. Ale śmiem twierdzić, że dalej to wszystko trwa. I teraz jesteśmy w momencie rzeczywiście przełomowym, kiedy, jak sądzę, została wypowiedziana właśnie wojna. Temu komunistycznemu układowi. Teraz mamy szansę zmienić naszą historię. Głęboko w to wierzę, że tak się właśnie stanie, że te rządy, które trwają już zbyt długo, właśnie od 1944 roku, przez rok 1989 i teraz już 26 lat tej tak zwanej wolnej Polski, to jest przecież to samo. Jeśli spojrzymy na przykład na Trybunał Konstytucyjny, o którym już trochę mówiliśmy, no to wystarczy przyjrzeć się życiorysom tych osób. No i pierwszy z brzegu, właściwie najważniejszy, Andrzej Rzepliński. Któż to jest? Czy jest to prawnik, który reprezentuje polską rację stanu? Czy jest to ideowiec, niepodległościowiec? No chyba trudno w ten sposób go określić. Jest to pan, który wziął się z przewodniej siły, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był wieloletnim sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej w jednym z warszawskich instytutów. No więc nie jest to człowiek przypadkowy. No wręcz można powiedzieć, że stoi na straży dawnego porządku. I większość tych osób, które widzimy, to są właśnie osoby o takich życiorysach. Możemy jeszcze spojrzeć na przykład na Państwową Komisję Wyborczą, te leśne ludziki, jak oni są nazywani. Da? No to też są panowie, których przeszłość jest głęboko komunistyczna. No i oni dzisiaj mają bronić demokracji. No to nie są komuniści,
to nie są ich spadkobiercy, tylko to są obrońcy demokratycznego ładu. Tak to jest przecież przedstawiane. No, możemy sięgnąć jeszcze dalej do jednej z kluczowych dziedzin naszego życia, czyli właśnie wymiaru sprawiedliwości. Od dawna, drodzy Państwo, postuluję, żeby w tym wymiarze sprawiedliwości, tak samo zresztą jak w mediach i tak samo jak w szkolnictwie, przeprowadzić opcję zerową. Wobec tego się nie ruszy do przodu. Dlaczego tak mówię? No wystarczy właśnie spojrzeć z jednej strony na pana Rzeplińskiego, ale na przykład wymienię jeszcze dwa nazwiska osób, które też się kojarzą z III Rzeczpospolitą pozytywnie. Oni też ten nowy ład prawniczy w Polsce wprowadzali. To jest pan Lech Falandysz. Pamiętacie Lecha Falandysza? Falandyzacja prawa. Główny prawnik Lecha Bolesławowicza Wałęsy. Z drugiej strony Lech Gardocki, prezes Sądu Najwyższego przez wiele lat. Bardzo wpływowa, prominentna postać. Co to są za ludzie? No, jeśli sięgniemy do ich życiorysów, okazuje się, i dlatego ta historia jest taka ważna, no, dlatego warto, drodzy Państwo, grzebać w życiorysach. Ja to robię bez żadnego problemu. Mogą mnie oskarżać o to, że jest to działalność złowroga, wręcz zbrodnicza, ale dzięki temu właśnie poznamy życiorysy tych osób i genezę tego całego systemu. Ci dwaj panowie, żeby skończyć opowieść o nich, to są uczniowie słynnego Igora Andrejewa. Igor Andrejew, dyrektor szkoły prawniczej imienia Teodora Duracza. I Duracz komunista, i Andrejew komunista. Tylko że Duracz przedwojenny komunista, obrońca innych komunistów w procesach, które owi komuniści mieli wytoczone w II Rzeczpospolitej w sposób oczywiście całkowicie zasadny, ponieważ komunizm, jak wiadomo, jest ideologią zbrodniczą, a w tych konkretnych warunkach dwudziestolecia międzywojennego komuniści chcieli przecież zlikwidować polskie państwo, więc nieprzypadkowo zasiadali na ławie oskarżonych. Ich bronił właśnie Teodor Duracz. Bronił między innymi postać jakże znaną, jednego z ojców demokracji polskiej, Ozjasza Szechtera. Tak? Słynna osoba i tata, założyciel demokracji, i synowie. Prawda? No właściwie jeden, bo Stefan Michnik, jak wiemy, jest przyrodnim bratem, ale Ozjasz Szechter wychowywał też tego Stefana, więc możemy powiedzieć, że jest ojcem obu. Prawda? Jednym biologicznym, drugim przez to, że jego właśnie wziął pod swoje skrzydła. Ozjasz Szechter skazany w II Rzeczpospolitej za działalność. No i teraz właściwie jest problem, jak to nazwać, ponieważ szanowny pan Adam pozywa za takie słowa. Tak? On jest takim demokratą właśnie, że walczy nie słowem, nie na zasadzie polemiki, dyskusji, tylko pozywa do sądu. Więc bezpiecznie jest powiedzieć, że za działalność Ozjasz Szechter został skazany za działalność służącą temu, żeby oderwać niektóre dzielnice Polski od Rzeczpospolitej. No, oczywiście trzeba by to nazwać w sposób jednoznaczny. No, była to, jest nagrywane, więc mogą być potem kłopoty, ale powiem tak czy inaczej. No, nie bójmy się. Jak wiadomo, strach paraliżuje i nic dobrego z tego nie wynika. Za działalność antypolską. I
Ozjasz Szechter wiele lat spędził w więzieniu. Proces łódzki. Obrońcą Ozjasza Szechtera i innych komunistów, którzy właśnie chcieli rozsadzić przedwojenne państwo polskie, był właśnie Teodor Duracz. Ale Teodor Duracz, który zginął w czasie okupacji niemieckiej z rąk Niemców, miał swoich godnych następców. Gdyby żył, oczywiście byłby jednym z utrwalaczy ludowej władzy. Utrwalali władzę za niego inni. W tym wspomniany już Igor Andrejew. Igor Andrejew, prócz tego, że był szefem szkoły imienia Duracza, zasłużył się w sposób szczególny. Posłał na śmierć polskiego bohatera Augusta Emila Fildorfa Nila, generała polskiego, którego komuniści za jego zasługi w walce z Niemcami powiesili. Po prostu. Tak? Jednych rozstrzeliwali, innych wieszali. Oczywiście było szereg skrytobójczych mordów. Nie wszystkich przecież mordowano na podstawie przepisów prawa komunistycznego. Wielu zginęło w lasach wskutek prowokacji. Do dzisiaj też wiele z tych akcji nie zostało jeszcze do końca wyjaśnionych, jak choćby obława augustowska, dokonana zresztą rękoma już nie tej tak zwanej polskiej ubecji, prawda? Tylko po prostu samego NKWD. Prawda? Tak samo na Kresach mieliśmy do połowy lat 50. walkę naszego podziemia niepodległościowego. I tutaj mam takiego pana, tu się pochwalę. To jest Anatol Radziwonik, pseudonim Olech, ostatni komendant polskiego wojska na zajętych, zaanektowanych nam Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. Osoba wyjątkowa, przedwojenny nauczyciel. To była polska elita po prostu. Tak? Oni byli w służbie Rzeczpospolitej. Oni walczyli z bronią w ręku, ale w cywilu to była polska inteligencja. Dlatego byli mordowani najpierw przez Niemców, potem przez Sowietów. Przez swoje wykształcenie, przez swoją postawę właśnie niezłomną byli szalenie groźni i trzeba było ich wszystkich wyrżnąć, żeby oczywiście wejść na ich miejsce. No? I jeszcze nazwać to wyzwoleniem, co jest wyjątkową perfidią. No? Bo to są, jak Państwo wiecie, te dwa filary komunizmu. Z jednej strony zbrodnia, a z drugiej kłamstwo. No? Bo właśnie zbrodnie nazywali wyzwalaniem ludzi. Dzisiaj efekty tego wyzwolenia widzimy w bezimiennych dołach śmierci w różnych miejscach kraju. Szczególnie jest to, można powiedzieć, bolesne na warszawskiej Łączce. Bolesne dlatego również, że władze III Rzeczpospolitej nie potrafiły poradzić sobie z tym problemem, czyli z faktem podstawowym. To są podstawy, to jest podstawowy obowiązek polskiego państwa, właściwie każdego państwa. Oddanie szacunku, trochę nam przeszkadzają ci obok towarzysze, ale myślę, że damy radę, drodzy państwo. Ci właśnie ludzie, którzy szczęśliwie odeszli teraz w wyniku wyboru Polaków. Oni nie byli w stanie tego podstawowego aktu dokonać, czyli oddania hołdu polskim bohaterom. To jest naprawdę rzecz, która nie wymaga wielkiego namysłu, wielkich środków finansowych. Wystarczy przesunąć kilka grobów, żeby dostać się do tych dołów, które są pod spodem, ekshumować tych ludzi, zidentyfikować i w sposób godny upamiętnić. Nie byli w stanie takiej operacji przeprowadzić, a dzisiaj oczywiście robią wszystko, żeby
zostać u władzy, żeby dalej piastować powierzone im funkcje i stanowiska. Mam nadzieję jednak, że tak nie będzie, że oni zostaną nagrodzeni w odpowiedni sposób za swoje działania, czy trzeba powiedzieć jasno, ich brak. Ale są oczywiście takie ruchy, które wychodzą ze środowiska Rady Ochrony Pamięci pana Kunerta, czy Instytutu Pamięci Narodowej pana doktora Kamińskiego, które mają zamydlić oczy dzisiejszej władzy, że oni zawsze dbali o polską historię, że oni muszą zostać, żeby kontynuować ten wielki wysiłek, żeby właśnie oddać odpowiednie honory naszym bohaterom. Tak się ustawiają. No to są niestety ludzie, których możemy nazwać obrotowymi. Byli dobrzy w poprzednim systemie, za poprzedniej władzy i teraz też starają się z takim przekazem trafić do nowej pisowskiej władzy. No, myślę, że losy pana Kunerta są policzone. Mam nadzieję też, że losy pana Kamińskiego są policzone i że nie nastąpi tam taka prosta zmiana władzy na tej zasadzie, jaką oni sobie wymyślili, że prezes zostanie wiceprezesem i odwrotnie. No bo taki jest scenariusz. Za tym scenariuszem oczywiście nie stoi pan Kamiński czy pan Ukielski, właśnie wiceprezes, który ma zostać owym prezesem, ale z ich mocodawcy, myślę, że dwa nazwiska możemy wymienić. Jedno oczywiste, czyli Andrzej Friszke, historyk, któremu powiem w ten sposób, sprawy żołnierzy wyklętych są całkowicie obce, który nazwał kiedyś to, co robi profesor Szwagrzyk, jego wielką misję, bo to jest misja też odnajdywania tych ludzi, upamiętniania ich, nazwał to wykopkami. To są jakieś wykopki, które ten człowiek robi. Nie bierzemy odpowiedzialności, powiedział pan profesor Friszke, za te działania, sugerując, że to są jakieś nielegalne prace. Ale drugie nazwisko, już mniej może oczywiste, to jest Antoni Dudek, drodzy państwo, który stoi niestety za tymi działaniami, a właściwie ich brakiem. No to on jest inspiratorem obecnego układu IPN-owskiego, ale już też czytam teraz szereg jego tekstów chwalących bardzo prezydenta Dudę, chwalących panią premier Szydło, tylko że przed chwilą jeszcze chwalił premiera Tuska i chwalił prezydenta Komorowskiego. No, bardzo ciekawy przypadek. Po prostu chwali wszystkich. Jest to metoda właśnie bardzo dobra, żeby przetrwać. No taka obrotowa. O czym to mówiliśmy? Mówiliśmy też wcześniej o procesie łódzkim, o panu Duraczu. Mówiliśmy o panu Andrzejewie. No i tutaj warto na chwilę jeszcze się zatrzymać, przypominając, że to jest ojciec, wychowawca wielu prawników, którzy do dzisiaj są bardzo aktywni. Drugą taką osobą jest Gustaw Auskaller. To był kolejny dyrektor szkoły imienia Teodora Duracza, który też posłał na śmierć polskiego generała Emila Fildorfa Nila. I oni wykształcili kolejne kadry, kolejne zastępy, sędziów i prokuratorów. I dzisiaj ich oglądamy właśnie w Trybunale Konstytucyjnym i w innych miejscach. To jest na przykład bardzo ciekawa postać, taka sztandarowa, można powiedzieć, pan Igor Tuleja. Igor Tuleja, sędzia celebryta, możemy rzec, prawda, który bardzo lubił światło fleszy, wdzięczył się tam do wszystkich kamer i aparatów, prawda, poprawiał sobie ten łańcuch z orłem
na piersi. Jako sędzia typowo resortowy orzekał i do dzisiaj orzeka w sprawach przeszłościowych, w sprawach lustracyjnych. Sprawa została doprowadzona do takiego absurdu, że uznał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, czyli twórców i szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, CBA, prawda, z czasów pisowskich. To jest zresztą jedynie druga instytucja, która jest nową w III Rzeczpospolitej, CBA i IPN. Cała reszta to są twory, które odziedziczyliśmy po PRL-u i dzisiaj niestety to CBA i IPN też trzeba odbudować po tych 8 latach władzy. Ale co zrobił Igor Tuleja, ten resortowy sędzia? On śmiał nazwać Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika następcami takich panów jak Radkiewicz i Romkowski, prawda? Że oni stosowali stalinowskie metody przesłuchań, że oni stosowali tak zwany konwejer. Co to był konwejer? To rzeczywiście była metoda takiego już wyjątkowego znęcania się nad więźniami politycznymi. Nie trzeba było nawet naszych bohaterów, naszych żołnierzy wyklętych bić. Wystarczyło psychicznie ich maltretować, szantażować, straszyć pozbawieniem życia. Nawet nie ich, tylko najbliższej rodziny, dziewczyny, żony, dzieci, matki. Pozbawianie snu, pozbawianie jedzenia, a przede wszystkim picia. To był stalinowski konwejer i pan sędzia Igor Tuleja, sędzia III Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, stwierdził, że CBA właśnie takie metody stosowało. No faktycznie, no on się pewnie nasłuchał w domu takich opowieści. No, no i potem to powtarzał niestety w majestacie prawa III Rzeczpospolitej. Ja tylko przypomnę, że Lucyna Tuleja to jest funkcjonariuszka MSW, to jest funkcjonariuszka Służby Bezpieczeństwa, a potem tajny współpracownik owej Służby Bezpieczeństwa, odpowiedzialna za rozpracowywanie środowisk dyplomatycznych w Polsce. Z kolei ojciec stary Tuleje, imienia teraz nie pomnę, również funkcjonariusz MSW po kursach moskiewskich. No więc taka typowa resortowa rodzina. Można powiedzieć, że trochę podobna do rodziny Michników, o których już mówiliśmy, no bo tam jest ten Ozjasz Szechter, właśnie jest matka Helena Michnik, propagandystka stalinowska, nauczycielka o zgrozo polskiej młodzieży. Prawda? Ona ten jad czerwony sączyła za pomocą podręczników młodym Polakom. Adam Michnik wiadomo, Stefan Michnik też właściwie wiadomo, stalinowski sędzia wojskowy, również absolwent duraczówki, przyspieszonych kursów. No bo te przyspieszone kursy rzecz jasna polegały na przyuczaniu do zawodu. Oni nie byli prawnikami w sensie formalnym, oni tylko pełnili rolę prawników. Oczywiście uczono ich tam przede wszystkim tego, jak skutecznie walczyć z reakcją, jak walczyć z bandytami. Robił to właśnie Stefan Michnik, robiło to szereg innych sędziów, dzisiaj nazywanych nie bez przyczyny mordercami sądowymi. I taki system sprawiedliwości do dzisiaj niestety przetrwał, dlatego na jedyną, drodzy Państwo, sensowną receptą jest po prostu rozwiązanie tego wszystkiego, prawda? I powołanie od nowa tego całego aparatu. Więc jak patrzę na te sprawy związane z Trybunałem Konstytucyjnym, to uważam to za kosmetykę. To są działania dość chaotyczne,
to są działania, które nie rozwiązują problemu. To jest muśnięcie tego tematu. To całe towarzystwo trzeba by właściwie pogonić na cztery wiatry. Da? I powołać od początku. Ja nie mówię, że wszystkich trzeba stawiać pod ścianą, no bo to nie o to rzecz jasna chodzi. Da? Można wielu z nich zaprosić do uczestniczenia w aparacie sprawiedliwości odrodzonego państwa polskiego, ale jest jeden warunek. Oni muszą złożyć przysięgę na wierność Rzeczpospolitej, a nie komunie, prawda? Że oni wyrzekają się tego, co robili do tej pory. To jest oczywiście zadanie na wiele, wiele lat. Prawda? Ale też pewnym antidotum na to, co widzimy w tej chwili, na ten hejt właściwie, z którym mamy do czynienia w stosunku do nowej władzy, jest po prostu zmiana konstytucji. Tutaj ten system państwa polskiego trzeba zmienić od fundamentu. Tutaj nie wystarczą takie drobne korekty. To samo dotyczy sprawy mediów. To towarzystwo trzeba pogonić. To nie może być tak, że misją tych ludzi jest ubliżanie prezydentowi, ubliżanie panu premierowi Glińskiemu. Prawda? To są historie, które nie powinny w ogóle mieć miejsca, szczególnie w telewizji tak zwanej publicznej. To są skandaliczne rzeczy. I teraz to przenoszenie tego hejtu za granicę. No i sugerowanie, że cały świat patrzy na nas, patrzy na Polskę i widzi rodzącą się dyktaturę dużo gorszą niż na Węgrzech. Prawda? Że ten Kaczyński, który oczywiście wszystkim steruje, prawda? Bo przecież on wszystkie decyzje podejmuje, prawda? Jak wiadomo, jest jeszcze gorszy od Wiktora Orbana. Prawda? Ale zmiany w mediach publicznych są konieczne. Prawda? I ta ustawa już powinna dawno przejść ścieżkę legislacyjną. Ja się dziwię, że tak długo to trwa. Niektórzy oczywiście płaczą, że tak szybko te sprawy postępują, prawda? Że ta dyktatura, ten pełzający zamach stanu, no, że to jest tak błyskawicznie to wszystko się odbywa. Jestem przeciwnego zdania. Uważam, że za długo niektóre rzeczy się toczą. To trzeba przeciąć od razu. Tak samo te wszystkie układy, które mówiłem w Radzie Ochrony czy w IPN, instytucjach odpowiedzialnych za polską pamięć, odpowiedzialnych za politykę historyczną. My musimy stworzyć nową politykę historyczną. Myślę, że filarami tego jest Ministerstwo Kultury, ale też oczywiście Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo my naprawdę mamy podstawy, żeby się chwalić naszą historią, naszymi bohaterami. Da? I takimi bohaterami nie są ci pseudomordercy z Jedwabnego. To są historie całkowicie nieprawdziwe. Taką bohaterką nie jest Helena Wolińska, oddana w sposób karykaturalny w filmie pod tytułem Ida, który niestety zdobył Oscar. Na szereg tego typu produkcji. Da? Mam nadzieję, że wreszcie powstaną filmy o naszych prawdziwych bohaterach. I znowu nie mówię o Władysławie Bartoszewskim czy Henryce Krzywonos, tylko na przykład oczywiście poważny, wspaniały film o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Takiego filmu wciąż niestety nie ma. Szereg produkcji, które mieliśmy w latach 90., ale też ten ostatni film, no niestety jest zrobiony po kosztach. To jest produkcja, która jakże potrzebna, ale trudno ją pokazywać młodzieży szkolnej, bo mogą to zasnąć na takich projekcjach. To nie jest film, który może zainteresować młodego widza. I takich historii przecież mamy mnóstwo. To jest
Właśnie każdy z tych żołnierzy wyklętych niezłomnych zasłużył na wielki, wspaniały film, a nawet serię. Czy Rotmistrz Pilecki, szczególna postać dla polskiego żołnierza, ale też obywatela, rzeczywiście bohatera uniwersalnego. Jak ja przypomnę sobie opowieści taty na temat jego dowódcy, no to naprawdę to jest budujące, prawda? Jaki to był człowiek, o to przede wszystkim chodzi, jaki to był inteligentny człowiek, jaki to był wrażliwy człowiek, jak on kochał Polskę. No nieprzypadkowo przecież tata nazywał go przez lata świętym polskiego patriotyzmu, właśnie przez jego oddanie ojczyźnie, ale też oddanie Bogu. To był człowiek, który się całkowicie oddał, poświęcił i realizował tę misję walki o wolną, niepodległą Polskę przez całe życie. Ale mamy właśnie generała Fildorfa, który też przecież wykazał się wyjątkowym i talentem organizacyjnym. To jest jeszcze żołnierz przecież zarania polskiej niepodległości. A potem szef Kedywu Komendy Głównej AK. W końcu łagiernik, więzień stalinowski. Człowiek niezłomny. No bo jeżeli mówimy o niezłomności tych ludzi, to musimy pamiętać, że ta niezłomność nie ograniczała się tylko do walki zbrojnej. Bo często w ten sposób to jest to tak przedstawiane. Na przykład no bardzo się dziwię różnym wypowiedziom pana Ryszarda Bugajskiego, który stworzył filmy poświęcone i Pileckiemu, i Fildorfowi. On kiedyś powiedział na takiej sesji, w której brałem też udział, że ani Pilecki, ani Fildorf to nie są żołnierze niezłomni. Spytałem, ale o co panu chodzi właściwie? No, on powiedział, no nie są niezłomni, bo niezłomni to są ci, którzy w lesie walczyli z bronią w ręku. No to wiedzą państwo, no to jak na to reagować właściwie? No i taki człowiek robi filmy, one są bardzo dobre, potrzebne. Oczywiście szereg też można mieć do nich zastrzeżeń, szczególnie mam wiele zastrzeżeń do tej sztuki o Rotmistrzu Pileckim, do tego teatru telewizji, ale ja myślę, że nieprzypadkowo on został wybrany właśnie do kręcenia polskiej historii, bo on potrafi to pokazać w sposób właściwy. No, czyli właściwy, czyli jaki, możemy spytać. No, taki, który zrównuje kata z ofiarą. No, to jest taki trend właśnie, żeby pokazywać rzeczywistość nie w sposób jednoznaczny, że była Polska heroiczna i Polska zdradziecka. Polska tych, którzy przeszli na drugą stronę. No to Ryszard Bugajski musi to tak pokazać, żeby cierpiącą osobą był nie tylko Witold Pilecki, ale też jego sędzia. No, może nawet on bardziej cierpiał, prawda? Ma więcej do stracenia. No i to jest prawdziwa ofiara tamtego procesu, prawda? Nie człowiek, który zginął, nie jego koledzy, towarzysze, tylko właśnie stalinowski sędzia wojskowy. Jakie on katusze cierpiał, jak i jego żona jeszcze, prawda? Przeżywali to w sposób oczywiście wyjątkowy. Da? I takie osoby dzisiaj są dopuszczone właśnie do ekranizacji w tego typu historii. No to też się musi przecież zmienić. A od czego jest MSZ? No MSZ jest od tego, żeby wyręczyć takie organizacje jak na przykład Reduta Dobrego Imienia, Polska Liga Przeciwko Zniesławieniom, która walczy o to, żeby takie określenia jak polskie obozy koncentracyjne zniknęły w przestrzeni publicznej. No, ale to nie może być znowu tak, że to się dzieje na poziomie wyłącznie społecznym, oddolnym. Państwo polskie ma swoje prawa, ale ma też obowiązki, struktury tego państwa. Jednym z obowiązków jest walka o polską rację stanu. Jest właśnie z jednej strony kreowanie
polityki historycznej, tej pozytywnej, a jak mówię, no, mamy tutaj wielkie pole do popisu, ale z drugiej strony reagowanie na ewidentne akty fałszowania tej historii, zakłamywania tej historii, a historię polską niestety zakłamują wszyscy naokoło, robią to skutecznie i Rosjanie, i Niemcy, a jeszcze dorzucimy do tego na przykład Ukraińców, no? I okazuje się, że wszyscy mogą mieć politykę historyczną. Ja już nie mówię o tym, czy ona jest prawdziwa, czy też nie, czy zabiera tezy, które są do obrony, ale Polska takiej polityki historycznej niestety w tej chwili nie ma. To wszystko trzeba odbudować, tak jak całe nasze państwo musimy odbudować, właściwie od podstaw. No? Tak właśnie politykę historyczną również. Kolejnym elementem jakże ważnym wydaje się, a nawet jestem przekonany, że tak jest, jest edukacja, drodzy Państwo. Od tego trzeba zacząć. Od tego trzeba wystartować. Czyli co właściwie możemy zrobić. Tak? No, Fundacja Łączka, oprócz tego, że zajmujemy się właśnie sprawami ekshumacji, identyfikacji i upamiętnienia naszych bohaterów, też staramy się być aktywni na innych polach, w innych dziedzinach. I taką podstawową aktywnością i apelem do dzisiejszych władz Rzeczpospolitej jest to, aby przywróciły czym prędzej historię do polskich szkół. To jest sprawa znowu podstawowa. Ta historia wyrugowana przecież w sposób niemal całkowity. Szczególnie ta historia współczesna. Tego nie ma. Nie ma historii żołnierzy wyklętych, bo to się kończy na roku 45. No, w najlepszym razie. No? Nie ma też historii, prawdziwej historii Solidarności. Jeśli ta historia byłaby obecna w polskiej szkole, to zapewne polska młodzież nie dawałaby się nabrać na takie chwyty jak bohater Wojciech Jaruzelski, bohater Zygmunt Bauman, bohaterka Helena Wolińska-Brus. No, wiedzieliby dobrze, że to nie są bohaterowie, tylko to są zdrajcy, że to są po prostu mordercy. Bo jeśli mówimy o tej trójce, to każdy z nich zasłużył niestety na takie miano. Helena Wolińska Ida, prawda? Znaczy nie Ida, tylko Wanda, prawda? W tym filmie, czyli druga bohaterka, morderczyni sądowa. No, Wojciech Jaruzelski wiadomo, prawda? Dyktator komunistyczny, ale to nie jest tylko stan wojenny przecież, ale on zaczynał swoją krwawą, zbrodniczą karierę od roku 45. No? Przecież on dostał Krzyż Walecznych za walkę z bandami reakcyjnego podziemia. Krzyż Waleczny, czyli specjalnie się, szczególnie się zasłużył. No? Taki sam Krzyż Walecznych dostał przecież pan profesor Zygmunt Bauman. No, profesor, czyli tak naprawdę, znaczy dzisiejszy profesor, no, ale kiedyś major Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dostał tenże Krzyż Walecznych dokładnie za to samo, czyli za walkę z reakcyjnym podziemiem. No, czyli skutecznie ścigał w terenie, a możemy w związku z tym założyć, że oni nie biegali sobie tak po prostu, prawda, za naszym polskim wojskiem, tylko byli dobrze uzbrojeni i również strzelali po prostu. No bo tym się zajmowało KBW. No to nie była jedna z pokojowych formacji, no, tylko była to formacja agresywna, formacja, której zadaniem była właśnie likwidacja resztek niepodległościowego podziemia. No i dzisiaj ten człowiek jest przedstawiany oczywiście jako wielki heros. No i robi to niestety znowu między innymi telewizja publiczna. Ja sobie przypominam przypadkowo zupełnie
jakąś bezsenną noc chyba miałem, prawda? Otworzyłem telewizor, program drugi koło godziny 24, patrzę, a tam Bauman siedzi w telewizorze razem z Żakowskim. No i była rozmowa tych dwóch panów, rozmowa promująca nową książkę Zygmunta Baumana, jego wspomnienia. To nie były już te dziwne pseudo właśnie koncepcje socjologiczne, bo w ogóle ta teoria zostawia wiele do życzenia, prawda? Czy to jest jeszcze nauka, czy to może już jest tylko propaganda i ideologia, a mnie to przypomina jako żywo czasy stalinowskie. To jest próba za pomocą aparatu naukowego okiełznania jednostki i próba udowodnienia, że w kolektywie to człowiek świetnie działa i powinniśmy właśnie w tym kierunku ludzkość, naszą cywilizację rozwijać, co oczywiście zmywa jednostkową winę. No i to jest ta koncepcja Baumana socjologiczna, ona ma oczywiście pewien cel, czyli całkowicie zatrzeć odpowiedzialność i jego, i kolegów stalinowców. No, temu to służy. No więc nawet na poziomie naukowym jest to właściwie, przynajmniej moim zdaniem, całkowicie bezwartościowe. No? Ale bardzo ciekawa była to rozmowa, pokazująca właśnie, jakich bohaterów dzisiaj mamy, jakich bohaterów kreują media, w tym media publiczne. Bo z tej rozmowy, drodzy Państwo, wynikało, że Zygmunt Bauman jest oczywiście wielkim człowiekiem, wielkim myślicielem, wielkim socjologiem, filozofem idei, ale też jest ofiarą. Jest ofiarą strasznego systemu komunistycznego. On nigdy nie był zbrodniarzem i katem. Jego historia w tej opowieści Jacka Żakowskiego rozpoczyna się w roku 1968. Urodził się wtedy. Wcześniej nie ma nic. Czyli nie ma KBW, nie ma informacji wojskowej, z którą też przecież miał do czynienia. Nie ma milicji moskiewskiej, w której służył. No to wszystko nie istnieje. No? Zygmunt Bauman rodzi się w marcu 1968 roku od razu jako ofiara systemu komunistycznego. No, pogratulować naprawdę dobrego samopoczucia. No, jeśli młodzież miałaby historię w szkołach, myślę, że oglądając taki program, no, wiedziałaby dokładnie, prawda, że jest to szwindel, że jest to po prostu kłamstwo. Tak samo możemy odnieść tę historię do czasów późniejszych. Nie dałaby się nabrać na takie metody, jak tworzenie sztucznych bohaterów typu Henryka Krzywona. Wiedziałaby dobrze, że bohatersko to się zachowywali inni. Bo wiedzą Państwo, jaki to jest numer z Henryką Krzywona. No, tu jest parę oczywiście aspektów tej sprawy, no ale takie podstawowe są takie, no, że oczywiście tramwajarka, prawda? I tutaj to są fakty niezaprzeczalne, ale potem te historie biegną oczywiście w dwóch różnych kierunkach. No bo historia heroiczna Henryki Krzywonos mówi, że ona wyjechała tramwajem z jednej z zajezdni w Trójmieście, zatrzymała bohatersko tramwaj na znak solidarności ze strajkującymi i dzięki temu cały ruch tramwajowy został zatrzymany w całym Trójmieście. Taka to jest opowieść. No, wygląda to tak naprawdę trochę inaczej, bo oczywiście było kilka też zajezdni tramwajowych w Trójmieście, a w tej pani Krzywonos akurat ten strajk wcale nie wybuchł.
prawda? I pani Henryka wyjechała tramwajem z tej swojej zajezdni, prawda? Inni zostali w swoich zakładach rzeczywiście strajkując, prawda? Więc możemy powiedzieć właściwie, że ona była łami strajk, prawda? No ale potem mamy ten element następny, czyli zatrzymanie, to heroiczne zatrzymanie tramwaju, prawda? Które dzisiaj jest jeszcze większym wydarzeniem niż ten długopis Wałęsy, prawda, wielki. No, naprawdę wyglądało to tak, że no po prostu wyłączono prąd, prawda? Wyłączono prąd i zrobili to koledzy pani Krzywonos z tej zajezdni, z której ona wyjechała, no, starając się ją zatrzymać. Więc ta historia jest całkowicie różna od tego, co słyszymy. No? Ale no, w ten sposób właśnie trwa najlepsza propaganda. Propaganda, która no, jako żywo przypomina te rozwiązania, które były w czasach komunistycznych, a nawet stalinowskich. Czyli odwrócić kota ogonem, prawda? No nie chcę tu używać zbyt mocnych słów, prawda? Ale z łami strajka przynajmniej zrobić bohater. No? No i właśnie, i teraz od tego mamy edukację, programy nauczania, żeby młodzież uczyła się prawdziwej historii Polski. No? Uważam to za podstawę budowania nowego ładu. No bez tego nic się nie uda zrobić. Po prostu. Ja mam nadzieję, że to nie zostanie zatrzymane na poziomie tej zmiany, prawda, czy tam sześciolatki, czy inny system, i gimnazja, czy też ich brak. Prawda? Tylko właśnie całkowita przebudowa systemu nauczania, przede wszystkim właśnie historii. Ale jest jeszcze jeden ważny, szalenie element. Zdaje się, że muszę kończyć, prawda? Bo tu jeszcze państwo będą mieli pytania, także jeszcze sobie porozmawiamy. Ale może tutaj bym postawił kropkę. Drugim takim filarem dzisiejszej edukacji powinno być wychowanie obywatelskie, którego też nie ma w naszych szkołach. Proszę zauważyć, że ten przedmiot w ogóle nie istnieje. On oczywiście w prawdziwie wolnej i niepodległej Polsce był, czyli w II Rzeczpospolitej. Młodzież uczyła się polskich wartości, tradycji, zasad. No dzięki temu wyrosło piękne pokolenie Polaków, które było w stanie budować Rzeczpospolitą w czasach pokoju, a gdy przyszedł taki czas, walczyć o nią, i stąd mamy pokolenie Armii Krajowej, które jest właściwie tym samym, co pokolenie Żołnierzy Wyklętych, bo to jest jedno pokolenie. Nie można tego rozdzielać też, prawda? Bo często też słyszymy, i to jest kolejne zakłamywanie historii, że Żołnierze Wyklęci to oni się urodzili w roku 44 czy 5. No nie urodzili się wtedy. Oni już walczyli o Polskę z Niemcami. Większość z nich. No, oczywiście były takie przypadki jak Mieczysław Ziemieszkiewicz, pseudonim Rój, tak, o którym film teraz szczęśliwie wreszcie jest finalizowany. Jego premiera będzie w marcu przyszłego roku, czyli na święto Żołnierzy Wyklętych. Tutaj trzeba podkreślić jeszcze jedną rzecz, że to święto mamy dzięki dwóm osobom, czyli Lechowi Kaczyńskiemu i Januszowi Kurtyce. Bez nich tego by zapewne nie było, bo Komorowski tylko złożył tam swój podpis, prawda? Nie wiem, czy w ogóle wiedział, co podpisuje, czy nie wiedział, czy zrobił to z błędem, czy też bez, czy z bólem, czy bez. W każdym razie można śmiało powiedzieć, że nie miał za bardzo wyjścia, prawda? No bo to już, jeżeli by tego nie podpisał, no to by się postawił ewidentnie po drugiej stronie, chociaż to jego związanie z drugą stroną oczywiście wypływało. I te słowa słynne, że właśnie na 1 marca, że trzeba pamiętać, prawda, nie o żołnierzach wyklętych, tylko o ofiarach żołnierzy wyklętych, myślę, że były dosyć znamienne. A jeszcze przypomnę inne słowa, może mniej znane,
w Ministerstwie Sprawiedliwości, w budynku tegoż ministerstwa w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Gościł pan były prezydent Ból dziś Szaber razem z Jarosławem Gowinem, ministrem sprawiedliwości ówczesnym. Byli sobie w podziemiach tego gmaszyska, w podziemiach, w których kiedyś katowano naszych bohaterów, bo to była jedna właśnie z takich katowni. I tam też pan Bronisław wypowiedział dosyć znane, a pominięte później słowa, wypowiedziane właśnie też na rocznicę Żołnierzy Wyklętych, tylko wcześniej, to była wcześniejsza rocznica. On powiedział mniej więcej tak, ja zacytuję z głowy: to, że mamy takich żołnierzy wyklętych, to, że uznajemy ich za bohaterów, to wcale nie znaczy, że my powinniśmy zrobić porządek z ich oprawcami. To nie jest jednoznaczne. Znaczy, to była jasna wskazówka, żeby nie ruszać drugiej strony. No i ten klimat, to niestety w Polsce obowiązywał jeszcze niedawno, bo o żołnierzach wyklętych już mówić troszkę można było, ale to za sprawą właśnie Kaczyńskiego przede wszystkim, bo on ich podniósł, proszę zauważyć, do rangi państwowej. On z bandytów uczynił bohaterów. Bohaterów, których nie tylko my, prawda, społeczeństwo czy naród powinniśmy czcić, ale państwo polskie. Stąd oficjalne święto państwowe. Niestety to nie jest dzień wolny od pracy, co jest też pewnym uchybieniem. No ale to myślę, że pan Ból tutaj już, prawda, się postarał, żeby jednak ta sprawa nie nabrała takich rumieńców. Ale wciąż, drodzy państwo, mówiąc o żołnierzach wyklętych, nie powinniśmy mówić o tych, o których ja piszę, prawda, czyli o prawcach, o bestie. No? Bo to jest temat wciąż niebezpieczny, kontrowersyjny. Dlatego też tak trudno jest mówić i walczyć o sprawy łączne. Bo z jednej strony są to oczywiście ofiary, ale z drugiej przecież to są ich prześladowcy i mordercy. A wśród prześladowców naszych bohaterów z łączki jest właśnie Helena Wolińska-Brus. To, że ona umarła, to jest jedna sprawa. To, że jej mąż Włodzimierz Brus też odszedł z tego świata. Zresztą oboje są pochowani na cmentarzu żydowskim w Oksfordzie, żeby nie było wątpliwości. To, że oni potem robili różne inne rzeczy, to jest jeszcze inna sprawa. Ale przecież ich następcy pozostali takim prominentnym uczniem profesora Brusa, męża stalinowskiej inkwizytorki, jest pan Waldemar Kuczyński, znany pewnie państwu. Dziadek, tak? Dziadek z Gazety Wyborczej, prawda? Dziadek Waldemar, kiedyś minister w rządzie pierwszego, tak zwanego niekomunistycznego premiera, to jest oczywiście karykaturalne określenie, bo jaki tam on, prawda, niekomunistyczny był, skoro trzymał w swojej ekipie Kiszczaka, Siwickiego, prawda, skoro rządził Jaruzelski, prawda, a sam pozwalał na niszczenie akt, prawda? No to pojęcie oczywiście jest też fałszowaniem naszej historii, ale do dzisiaj przecież jest to człowiek, który stoi w pierwszym rzędzie tych wołających o prawo, demokrację, straszących dyktaturą. No to właśnie widać, kto broni w Polsce demokracji. No? Pan Kuczyński, pan Niesiołowski, panowie z LWP, prawda, z opornikami przypiętymi do kurtek. No to są tego typu historie, prawda? Więc ten układ się trzyma bardzo mocno.
ale na łączce są też ofiary Stefana Michnika, żyjącego przecież wciąż, ukrywającego się w Szwecji, tropionego przez tych wstrętnych kiboli, prawda? Którzy potrafią go znaleźć w przeciwieństwie do polskiego wymiaru sprawiedliwości, który jest bezradny, prawda? Nie wie, co się dzieje, prawda, ze Stefanem Michnikiem. Szczęśliwie, że są tacy, którzy no, potrafią się upomnieć o ofiary, prawda, i pokazać, że zbrodniarze jeszcze żyją. No więc to, no, mówiąc o ofiarach Łączki, musimy też zapytać o morderców, prawda, i to jest cała plejada znanych nazwisk osób, które odeszły, ale mają właśnie swoich kontynuatorów, prawda, jakże prominentnych. I teraz, no ja miałem kończyć już dawno, ale jeszcze, przepraszam, ale jeszcze powiem przynajmniej o jednej sprawie, jeśli można. Teraz za kilka dni mamy ważną rocznicę, czyli 13 grudnia, stan wojenny. Cieszę się, że ta idea upamiętniania ofiar tego strasznego momentu w polskiej historii, że ona nie umarła. Tak jak kiedyś chodziliśmy pod willę Jaruzelskiego, człowieka honoru, na ulicy Ikara. W ubiegłym roku byliśmy i tu Fundacja Łączka też bardzo mocno włączyła w to. Ja osobiście w to, żeby chodzić na ulicę Oszczepników, tam, gdzie w willi mieszkał Czesław Kiszczak, człowiek honoru. Oczywiście nie chodziliśmy tam po to, żeby ich czcić jako ludzi honoru. Przeciwnie, prawda? Żeby przypominać o ich zbrodniach, a zarazem ofiarach tej wojskowej hunty, którą reprezentowali. Tak dzisiaj, dokładnie w sobotę, z 12 na 13 grudnia, jednym z punktów obchodów będzie wycieczka pod dom Władysława Ciastoni. Jakże też ważnej osoby dla tamtego reżimu. Wiceszef MSW, szef Służby Bezpieczeństwa, a zarazem szef przecież tych nieznanych sprawców, którzy całkowicie przypadkowo oczywiście likwidowali pijanych księży, prawda, i tak dalej. To oczywiście między bajki trzeba włożyć, prawda. To byli po prostu egzekutorzy polityczni, prawda. Oni się pozbywali groźnych przeciwników politycznych, dopisując całą potem historię, prawda. Tak jak z żołnierzy wyklętych właśnie robiono bandytów, przestępców, szpiegów, tak potem z księży robiono pijaków, prawda. To była taka sztandarowa właśnie linia propagandowa. No, mam nadzieję, że uda się zgromadzić tam trochę osób, że tam zostanie odczytany w tym roku apel poległych. No, dość powiedzieć, że oczywiście Władysław Ciastoń nie został nigdy skazany, a myślę, że powodów takiego skazania byłoby bardzo, bardzo wiele, bo to też jest taka typowa kariera bezpieczniacka i ona się rzecz jasna nie zaczęła 13 grudnia 1981 roku, tylko pan Władysław Ciastoń był prominentnym funkcjonariuszem UB w latach powojennych, szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu na przykład, gdzie działy się dantejskie sceny, gdzie torturowano i mordowano naszych żołnierzy wyklętych. I mam nadzieję też, drodzy Państwo, że skończą się wreszcie te haniebne uroczystości chowania zbrodniarzy komunistycznych na Powązkach Wojskowych w Warszawie, co ostatnio znowu nabrało rumieńców. Wielu z tych gości oczywiście dożywa pięknego wieku, prawda? 90 lat to jest taka średnia. Więc widać też, no, że oni mieli życie dość idylliczne, można powiedzieć, że nigdy im
nie brakowało i cieszyli się dobrym zdrowiem. Takim przykładem, przeciwko któremu my też protestowaliśmy, mało znanym, a chyba szczególnie no, szczególnie przykrym, był pogrzeb Jana Ptasińskiego. Jan Ptasiński, wiceszef bezpieki jeszcze z czasów stalinowskich. On został oczywiście pochowany na Powązkach Wojskowych, bardzo blisko Łączki. I taki obrazek z tego pogrzebu, ta grupa, która żegnała Ptasińskiego, która zresztą w trakcie uroczystości chciała pobić przedstawicieli Fundacji Łączka, kamerzystę Telewizji Republika, żądając też przyprowadzenia policji, bo tutaj się zakłóca pogrzeb tak ważnego człowieka, który budował przecież kraj, prawda, podnosił z ruin i tak dalej, i tak dalej. Ale potem ciekawe było, gdzie te dwie grupy się udały, gdzie się rozeszliśmy. No, grupa żałobników po Janie Ptasińskim poszła na grup Luny Brystygierowej. No my poszliśmy na Łączkę. To pokazuje właśnie, no, że są te dwie Polski. Jest ta Polska ubecka, tak w skrócie, i Polska akowska. Tak? No chodzi teraz o to, żeby właśnie ta Polska akowska wygrała wreszcie, tak? Z Polską ubecką, nawiązując do słów Piotra Radwańskiego, o których już mówiłem. Był jeszcze pogrzeb Stanisława Kociołka, tak? Też pochowanego na tym szczególnym polskim cmentarzu, tak? Kat Trójmiasta. Tak? I też oczywiście spoczął obok polskich bohaterów, obok powstańców styczniowych, obok żołnierzy 20 roku, obok żołnierzy Armii Krajowej, obok dzielnych chłopaków, dziewczyn z batalionu Zośka, prawda? Obok leżą komunistyczni zbrodniarze, po prostu. Więc ja myślę, że taki, jak mam nadzieję, że taki, jak skończą się tego typu pochówki, i tutaj pan Siemoniak oczywiście wprowadzał ludzi w błąd, kilkakrotnie mówiąc, że nie będzie więcej tego typu uroczystości, ale zapomniał już powiedzieć, że cmentarz należy przede wszystkim do miasta stołecznego Warszawy i do pani Bufetowej. Ona jest gestorem tego miejsca, a MON ma tylko właśnie dwie kwatery na tym cmentarzu, czego już pan Siemoniak oczywiście nie powiedział, ale przypomnę, pan Siemoniak też oddawał hołd Jaruzelskiemu bardzo skwapliwie, razem z panem Bulem, prawda, i z pozostałymi. On też oddawał hołdy w Koszalinie mordercy Inki, czyli Danki Siedzikówny. Prokurator, który żądał dla sanitariuszki Łupaszki kary śmierci, został pożegnany z honorami wojskowymi w imieniu polskiego wojska, że to wreszcie się skończy, że ci ludzie raz nie będą tam chowani, dwa, mam nadzieję, że zostaną wyprowadzeni nawet przy dźwiękach międzynarodówki, mogą sobie iść, prawda, z czerwonymi sztandarami na cmentarz żołnierzy radzieckich. Wszyscy, prawda, ci z Powązek trafią ostatecznie tam. Oczywiście docelowo byłoby najlepiej, gdyby trafili do Moskwy pod mury Kremla, tam zostali złożeni. Też oczywiście przy dźwiękach znanej melodii, prawda? I niech tam Putin też się cieszy i żegna, prawda? Ale z drugiej strony naszym obowiązkiem jest, i to jest podstawowa oczywiście znowu rzecz, wydobycie wszystkich naszych bohaterów. Jak na razie, uprzedzając może pewne pytania związane z Łączką i z tymi dołami śmierci, niestety nic tam się nie dzieje. Czyli tak jak 2 lata temu, 2,5 roku temu ekshumacje zostały zablokowane, tak nie zostały do dzisiaj wznowione. Czekamy cierpliwie, aż nowa władza właśnie odniesie się do tego problemu, no, ale kluczem jest to, o czym już mówiłem, czyli wymiana władz kilku instytucji odpowiadających za polską pamięć. To może tutaj postawię kropkę, drodzy Państwo.
zbyt wiele. Bardzo dziękuję. Zbyt wiele czasu. No zagadałem Państwa, przepraszam. Ale kilka pytań jeszcze zdążymy tutaj zadać. Także jakby ktoś miał jakieś pytania, to proszę. Ja byłem pierwszy. Ja byłem pierwszy. Pozwoli pan? O zwycięzcach nie mówi się źle. Ze zwycięzcami się nie dyskutuje. Ale ja bym chciał się zapytać, czy niezbyt wielki optymizm jest w tym wszystkim, co teraz się dokonało, bo patrząc historycznie na wygranych, możemy domniemywać, że ich polityka wcale tak bardzo mocno nie zostanie zmieniona. Przeszliśmy z jednego serwilizmu, a mianowicie w stosunku Unii Europejskiej do serwilizmu amerykańskiego. Dzisiaj wspieramy Amerykanów. Dzisiaj możemy stać się tak naprawdę mięsem armatnim dla Ameryki, która robi swoje interesy. Przykładem tego może być choćby to, że obecny prezydent Duda robi wielki ukłon w stronę wspólnoty żydowskiej, zapalając w Pałacu Prezydenckim lampki Hanuka, dając temu taki znak, że oto w tym kierunku idzie, że w tym kierunku polityka Polski będzie zmierzać. Czy nie zbyt wielki optymizm jest dzisiaj w nas, myśląc o tym, że te zmiany, o których byśmy, które byśmy chcieli, które byśmy oczekiwali, dokonają się? Rozumiem pewne wątpliwości, ale postaram się odpowiedzieć pytaniem na pytanie. A komu my mamy właściwie zawierzyć? Jaka siła w Polsce jest w stanie cokolwiek w Polsce zmienić? Ja takiej siły w tej chwili nie widzę, z wyjątkiem tych, którzy przejęli właśnie władzę. Nie ma realnej siły, która jest w stanie te sprawy poprowadzić choćby cokolwiek inaczej, prawda, niż do tej pory. Nie wiem, czy będzie to wielki przełom, nie wiem, czy to będzie rewolucja. Ja bym w ogóle wystrzegał się tego słowa. Proponowałbym kontrrewolucję, bo rewolucja już była. Teraz trzeba odwrócić ten czerwony stan rzeczy komunistycznej i zrobić kontrrewolucję, czyli pozbyć się tych wszystkich komuchów. Prawda? Czy to zrobią, czy nie, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Przestrzegałbym jednak przed tym, żeby już teraz rozliczać tę ekipę, a takie też tendencje widzę. Rządzą 20 parę dni, zdaje się, prawda? A już oczywiście podnoszą się głosy, że zrobili za mało, prawda, że źle. No to jeszcze chyba nie jest ten moment. Ale my możemy działać na zasadzie historii. Możemy prześledzić jako partię opozycyjną, możemy prześledzić działania przez te 8 lat. I możemy wytknąć kilkanaście przykładów tego, że powiedzmy jako opozycja ma dużo grzechów zaniechania, jakbym tak to nazwał. Zapewne. Więc dzisiaj, biorąc ten bagaż grzechów zaniechania plus możliwość, jaka jest dana, możemy mieć też wątpliwości już na samym starcie, że pewne rzeczy nie do końca zostaną dokonane. Że to jest kolejny miraż, w którym my jako ludzie, jako Polacy jesteśmy zachwyceni, uradowani, że się coś nowego dokona, natomiast czy jest nas stać na kolejne rozczarowanie? No oczywiście, pytania trzeba zadawać. Ja mam sam szereg pytań do nowej władzy. Odpowiedzi jeszcze nie zawsze znajduję, no bo wydaje mi się, że jest chwilę za wcześnie. Chciałbym, żeby właśnie były to działania radykalne i z tego się cieszę, że takie są w wielu dziedzinach podejmowane. Życzyłbym sobie to, o czym już mówiłem, żeby to była nie kosmetyka, tylko rzeczywiście zmiana głęboka, systemowa. I znowu mogę odpowiedzieć pytaniem na pytanie, dlaczego jest ten hejt, skąd to się bierze, prawda? Jeżeli to by była ekipa, która zamierza iść tą samą drogą, to nie byłoby tego całego wrzasku, prawda? Zarówno w kraju, jak i za granicą. Coś takiego musi być jednak po ich stronie, że powoduje to takie
napięcia, taką niechęć, taką nienawiść w końcu. Czyli to sugerowałoby jednak, że oni chcą tutaj wiele zmienić. Jeśli chodzi jeszcze słowo o Chanukę, no to, jest, to nie jest przecież tak, że to Duda zaczął tę praktykę. Każdy prezydent w ten sposób no, stara się jakoś tam zachować, prawda, żeby też starszych braci w wierze uhonorować. Prawda? Jest to pewien obyczaj przechodzący z prezydenta na prezydenta. Ja bym specjalnie tego jakoś nie wyróżniał, prawda? Jest to jakaś praktyka, która obowiązuje, ale zwrócił uwagę na inny element, który szczególnie mnie ujął i też pozwala patrzeć mi na optymistycznie na te sprawy, szczególnie związane z historią, bo no, proszę wybaczyć, ja nie jestem politykiem też, prawda? Ja nie decyduję o tym, co się dzieje w kraju. Ja mogę się przyglądać, obserwować, wymagać też oczywiście od tej ekipy, żeby na przykład dokończyła ekshumację na Łączce, prawda? I tego się będę trzymał, prawda? I z tego będę również tą nową ekipę rozliczał. Jeśli oni tego nie zrobią, to oczywiście będę krytykiem. No to nie ulega wątpliwości, bo dla mnie jest ważna sprawa, a politycy są pewnym środkiem do celu, po prostu. Prawda? Ale zwrócę uwagę na inny element, który był nowy, jeśli chodzi o Andrzeja Dudę. Tak jak jego poprzednik Bronisław, już nie będę tutaj mówił, wymieniał tych określeń dotyczących poprzedniej głowy państwa, tak jak on konserwował jednak poprzedni układ, czego dowodem nie tylko te wypowiedzi, prawda, o ofiarach żołnierzy wyklętych, ale środowisko, którym się otaczał, fakt na przykład, że częstymi gośćmi Pałacu Prezydenckiego byli ludzie z klubu generałów, prawda, komunistycznych kacyków, właśnie też twórców stanu wojennego, członków WRONY. Zresztą tych członków WRONY żyje jeszcze, jak policzyłem ostatnio, 8 na 23. No to są nazwiska mniej znane, prawda? Nie mówię tylko o panu Hermaszewskim, który żyje, prawda? Ale oprócz Hermaszewskiego jest jeszcze 7. I to też jest wielki nasz problem, że my tych nazwisk nie znamy. No, ale też no, są to osoby anonimowe, bo nie ścigane, prawda, z racji tego, ile zła wyrządzili. Także otoczenie pana Komorowskiego, jego działania, czyny, słowa wskazywały na to, że on jednak hołdował Polsce Jaruzelskiej. I teraz jeden fakt po stronie prezydenta Dudy, który pozwala mi patrzeć optymistycznie na te sprawy, czyli pierwszy jego gest, rozumiem gest, prawda? Ale prezydent głównie jest od gestów, no nie czarujmy się. No? No ma trochę do zrobienia w polityce zagranicznej, zgoda, ale krajowej no to już bardziej jest jednak domena rządu, prawda? Władzy wykonawczej. Prezydent Andrzej Duda poszedł na Rakowiecką 25 maja. To był jego pierwszy publiczny występ po tym, jak został, jak było wiadomo już, że będzie prezydentem. Po tym, jak Władimir Władimirowicz Putin pogratulował Andrzejowi Dudzie, no wtedy już było wiadomo, że on będzie prezydentem, a nie Komorowski. No bo wiadomo, że ważne jest to, kto liczy głosy, prawda? Czyli Putin już wiedział. Ja wtedy odetchnąłem z ulgą, że to Andrzej Duda będzie prezydentem, a nie poprzednik. Poszedł na Rakowiecką oddać hołd rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Prawda? Ale też wypowiedział dla mnie ważne słowa, że on zrobi wszystko, żeby ekshumować i rotmistrza, i pozostałych naszych żołnierzy niezłomnych. No, dla mnie był to ważny gest, nowa jakość, powiedział. No, liczę na to, że to będzie szło w tym samym kierunku i że przede wszystkim rząd właśnie tutaj wejdzie teraz w te deklaracje i zmieni polską, a właściwie zbuduje na nowo polską politykę historyczną. To tak w skrócie, no to jest wielki temat, prawda, ale pozwala mi to wszystko patrzeć przynajmniej na razie optymistycznie, prawda, że no, jest to ekipa, która wydaje się no, odwoływać raczej do tych naszych tradycji, a nie komunistycznych, i zamierza coś z tym fantem zrobić. Mówię
Ja bym chciał się odnieść do twoich pytań może, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. To nie jest tak, jak ty to mówisz, bo rzuciłeś, powiedziałeś, że będziemy, my jako Polacy, jako naród, będziemy im bardziej zawiązywać współpracę między Stanami Zjednoczonymi, USA, a Polską. To nie jesteśmy mięsem armatnym. Dam ci taki po prostu jeden wybitny przykład współpracy amerykańskiej z Amerykanami, jeżeli chodzi o pułkownika Kuklińskiego. To jest wybitny dowód na to, że tylko i wyłącznie współpraca z Ameryką gwarantuje nam spokój, bezpieczeństwo i rozwijanie się jako my, narodu polskiego. Chciałbym ci jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że jakiekolwiek odejście Ameryki, czy żołnierzy amerykańskich z Europy powoduje automatycznie rozbiór Polski. On nastąpi automatycznie. Teraz druga rzecz, zobacz jaki werbel robią Niemcy, kiedy chcą przesunąć stacjonujących żołnierzy amerykańskich w Niemczech. Niemcy robią kolosalny wirbel, oni nie pozwolą. A dlaczego? Bo mają dalej plan nasze ziemie, które niby odzyskaliśmy. To nie są w 100% nasze ziemie, ale oni dalej żądają. To tylko dzięki Ameryce, dzięki prezydentowi podpisał kol zgodę na to, że mają układ Polska i Niemcy pokojowy. Jeszcze ostatnie pytanie, bo naprawdę to jest dość inny temat. Dobra, to proszę, ostatnie pytanie. Jeszcze będzie możliwość dyskusji tutaj w barze. Pan Brzęski się na nie opuszcza, nie odjeżdża. Tutaj w barze jeszcze będzie możliwość dyskusji na luzie, przy jakichś napojach. Ostatnie pytanie to od kolegi, a resztę zapraszam Państwa do... Ja bym miał takie... W barze to mogą nam języki się poplątać. Proszę, Dasia. A jest pięć parów, no my może musimy kończyć, tak? Tak, czy mamy salę tak naprawdę już przyciągniętą? Ale jeszcze jedno pytanie. Ale dwa pytania trzeba dobrać, prawda? Dobra, to ja zagadam pan tutaj o Trybunale Konstytucyjnym. Ja chciałem powrócić do takiej persony, który się nazywał Wojciech Sokolewicz, ten współpracownik Wacław bodajże. Żołnierza K również. Czy panu jest znana ta postać? Czy również jest znana postać jego syna Tomasza Sokolewicza? No chyba wiem, o czym mówimy. Znaczy, ta historia jest... No ja słyszałem o tym, nie badałem tych spraw szczególnie, więc trudno mi się zagłębiać w to. Fakt faktem, że nie jest to najciekawsze środowisko z tego co wiem, a do dziś świętujące też 13 grudnia, prawda? Czyli to jest jedna z osób, która stara się grać pierwsze skrzypce, organizować manifestacje. Tak. No słyszałem wiele rzeczy, ale nic. Dziwna postać, słyszałem raczej negatywne rzeczy na ten temat. Było powiązanie z Emila Batrańskiego i właśnie ojca. Aha. No jest to ciekawy temat, ale to też pozwala nam spojrzeć i to chyba warto też tak powiedzieć trochę szerzej, bo jak wiadomo, środowiska prawicowe w Polsce są od dawna inwigilowane, prawda, rozbijane. Tak inwigilowana była przecież Solidarność, prawda? I to się zawsze ten element wywrotowy był na celowniku, tam były osoby, które miały zniszczyć. To ja myślę, że ten proceder trwa oczywiście do dziś. No,
w dobie kryzysów strzeżmy się agentur, prawda? To są słynne słowa. No ten kryzys jeszcze mamy wciąż, prawda? My nie wyszliśmy wcale na prostą. To jest dopiero początek budowania nowej Polski, także no, musimy być bardzo, bardzo ostrożni, prawda? Kto reprezentuje Polskę, kto uważa siebie za prawicę, prawda? Często warto się przyjrzeć też tym życiorysom. Czy to nie są farbowane lisy? Już nie mówię o Tomaszu Lisie, prawda? Ale... Mogę zadać jeszcze ostatnie pytania? A więc pan mówił, że no są potrzebne zmiany fundamentalne, więc Trybunał Konstytucji, media to oczywiście podstawa, ale myślę, że też są zmiany konieczne na poziomie dyplomacji, tak? Na poziomie ambasad, na poziomie współpracy z Polakami za granicą. W tym Sejmie, w tym rządzie jest bardzo dobrze moim zdaniem obsadzona komisja do spraw łączności z Polakami za granicą. Mówiliśmy także o kłamstwie historycznym wobec Polski za granicą. Teraz był oczerniony polski rząd CNN tutaj w Orefie. Ale jaka jest rola Polonii? Widzimy reakcję Polaków z naszej strony, myślę, była słuszna, dostaliśmy ogromne wsparcie, ale są też tacy, no na przykład środowisko pod Forum Polonii, którzy stają tutaj po stronie, nie wiem której, po stronie na pewno antypolskiej i te organizacje nadal są wspierane wielkimi pieniędzmi z Polski za to, że po prostu działają antypolsko. Ja myślę, że ja mówię wprost, są zdrajcy narodu i tak powinien też odpowiedzieć polski rząd, nowy szef polskiej dyplomacji. Jakie tu mamy możliwości, żeby coś zmienić? Bo o zmianie musimy mówić, jeżeli ma być ta zmiana realna, jeżeli ona ma być prawdziwa, to ona musi się zaprzeć naprawdę na wszystkie etapy. Ja nie chcę też wchodzić tutaj w spory między wami, prawda? Natomiast to zbyt słabo znam sytuację. Powiem tak, że oczywiście takie zmiany muszą też dotyczyć placówek dyplomatycznych, prawda? No bo to jest, zresztą tak się stanie i tak się już dzieje, prawda? Wszyscy są w strachu na placówkach. No i cóż, mogę powiedzieć tak, że ja dopiero teraz po pana pytaniu sobie uświadomiłem, że ja jestem za granicą, prawda? Ja się czuję tak dobrze z wami, jakbym był w Polsce. Brawo. A nawet powiem więcej, no wasza reakcja, tutaj klimat na sali jest jeszcze lepszy niż w kraju. Rzeczywiście no widać jak ta Polska jest wam bliska, prawda? I zapewne jakby tęsknicie, prawda? Za ojczyzną, ja to widzę wszędzie za granicą, gdzie jestem, prawda? W Londynie na przykład, prawda? W innych miejscach. Mamy teraz Londyn, nie? Bo jest mgła. Teraz mamy Londyn w Wiedniu. Także no ja jestem zbudowany właśnie widząc was, wasze reakcje, wasze pytania, zainteresowanie. No w Polsce nie masz takiej dyskusji, prawda? Tutaj widać, że jest duża potrzeba wiedzy, prawda, o tym, co się dzieje, ale też o historii. I to naprawdę jest wspaniałe. Także to ja wam dziękuję za takie przyjęcie, naprawdę. Czyli pan już na dzień dzisiejszy nie jest historykiem, pisarzem opozycyjnym. Nie, jeszcze nie. Pytanie następne.
Ja to może... Może tak będzie kiedyś, ale na razie... ...swego rodzaju historię i gdybyśmy byli też zainteresowani odnalezieniem siebie w przeszłości. Jak to można od nich od czego zacząć? Pan jest historyk, ma pan dostęp do wielu instytucji, jako pisarz, jako historyk. Na pewno my tego nie osiągniemy, ale gdzie możemy się udać, od czego zacząć, poszukując swojej przyszłości, swoich korzeni i swoich najbliższych w swojej rodzinie? Od siebie powiedzieć. Nie, ale gdzie, ja nie mówię od siebie. W Polsce, w jakiej instytucji, gdzie można się zgłosić, od czego zacząć? Pan ma doświadczenie. Proszę Państwa, no to jest... Sekretarz Kowalski, gdzie się na Polski mam udać, żeby dowiedzieć się? Sprawa jest bardzo prosta, odpowiedź krótka. Tą placówką jest Instytut Pamięci Narodowej. Każdy, który był po dobrej stronie mocy, prawda? To jest warunek, prawda? Szczególnie jeśli ktoś chce uzyskać status pokrzywdzonego, no to musi być faktycznie pokrzywdzony przez system, nie może być funkcjonariuszem tego systemu. Szczególnie aparatu represji, ten dostęp jest niestety dosyć ograniczony, prawda? Pierwsza uwaga, oprócz moich zastrzeżeń do IPN-u, szczególnie w sprawie Łączki, ja myślę, że oni zawalili sprawę koncertowo i powinni być z tego też rozliczeni. Ta ekipa obecna, obecne kierownictwo tej placówki, co oczywiście nie zmienia faktu podstawowego, że jest to super potrzebna instytucja. Jest to jedyna instytucja, która dba o polską pamięć. Ma kompetencje olbrzymie, czyli edukacja, archiwa, ale też ściganie zbrodniarzy komunistycznych, ale w ogóle zbrodniarzy, prawda, którzy przeciwko Polakom występowali. Niestety, tak jak sprawy Łączki zostały zablokowane, tak samo proces ścigania ostatnich żyjących komunistów, zbrodniarzy komunistycznych został też, jeśli nie zablokowany, to znacznie ograniczony. Instytut Pamięci Narodowej poszedł w kierunku filozofii, jeśli to w ogóle jest filozofia, bo chyba nie gender, poszedł w kierunku szukania kolejnych miejsc związanych z rzekomą polską winą, czyli szukają kolejnych jedwabnych, prawda? To jest taki trend, ale powtarzam, to jest jedyna polska instytucja, która również w takich sprawach może pomóc. No, czyli odpowiada za polską pamięć, za kreowanie polskiej pamięci, za rzetelność badań. Mam nadzieję, że wróci do swoich ustawowych zadań. Dobrze, będziemy chodzić naprawdę... Ale panie, historyczne, bo już pan zadawał pytanie. Czy badał pan kiedykolwiek sprawę ognia, czy w którejś z tych książek pisze coś pan o nim? Choć boiska Kurasia. No oczywiście, no tak. Ja czytałem pana książek. Ognień wcześniej orzeł. wiadomo kto to jest jeden z tych sztandarowych bandytów, prawda? Nawet... oczywiście, prawda, w wersji komunistycznej, żeby nie było wątpliwości. Drugim to jest jeszcze Romuald Raj z Bury, prawda? Dwie osoby, którym się przypisuje same niegodziwości. Ja się nie podpisuję pod tego typu wizją historii. Myślę, że ona jest w dużej mierze sprokurowana przez komunę, przez propagandę komunistyczną. To byli żołnierze walczący o Polskę. Oczywiście nie wszystko można obronić, prawda, w ich działalności, natomiast trzeba pamiętać o rzeczy podstawowej. Wojna trwała, o tym mówiłem. Wojna się nie skończyła w Polsce w roku 1945, ona trwała przynajmniej następnych 10 lat. Wojna z Bolszewią, prawda? Szereg historyków, ja się do nich zaliczam, nazywa to ostatnim polskim powstaniem. Powstaniem antykomunistycznym. Marek Chodakiewicz na przykład. No tak właśnie te sprawy definiuje. Trudno się z tym nie zgodzić. No więc warunki wojenne wymagają różnych postaw. No? Ale sprawa podstawowa. Oni pozostali wierni przysiędze. Składali przysięgę na wierność Rzeczpospolitej. Pozostali jej wierni, prawda? I nawet rozkaz Okulickiego rozwiązujący Armię Krajową nie był ich w stanie, innych dowódców, tam Rzepeckiego czy innych, nie był w stanie ich zwolnić z tej przysięgi. Oni wiedzieli, o co się biją.
No i dlatego nazywamy ich niezłomnymi. Dzisiaj no może można poczytać, bo oprócz ja piszę o ogniu w bestiach, listę oprawców też, no, te książki są, ale warto też na przykład z pamiętnikami Uskoka się zapoznać. No to jest jeden właśnie z tych żołnierzy wyklętych, niezłomnych, żołnierz zapory. Najpierw wykończyli zaporę na Mokotowie, strzelając mu w tył głowy, tak jak Pileckiemu. Uskok musiał pod sobą rozerwać granat. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest dramat człowieka, który był wychowany właśnie w świecie wartości streszczanych w tej słynnej triadzie Bóg, honor, ojczyzna, prawda? I on musi popełnić samobójstwo, prawda? To jest dramat tego człowieka, prawda? Ale on nie chciał się, to był jego koniec, prawda? On nie chciał się dostać w ręce bezpieki, bo wiedział, że go po prostu ukatrupią tam za chwilę. Albo może chwilę po tym, jak go wyciągną z tego bunkra. On w bunkrze napisał piękny pamiętnik, prawda? Aż cały promieniujący polskością, prawda? I jego stosunkiem do ojczyzny. I w ogóle pokazuje to, jak to pokolenie myślało o Polsce. To było wyjątkowe pokolenie Polaków, prawda? I też się cieszę, że miałem takiego tatę, prawda? Który właśnie wyrósł z tej Polski przedwojennej. No to się urodził w 20 roku. Wtedy, kiedy Jan Paweł II, prawda, to jest pokolenie Kolumbów. Zresztą urodził się 15 sierpnia 20 roku, to wiedzą Państwo, co to jest za data, więc taka symboliczna. I to pokolenie rzeczywiście no, było wyjątkowe, no ja się nie boję tego powiedzieć. Oni żyli zgodnie właśnie z określonymi wartościami i często za te wartości oddali życie, ale to też bardzo często przekłada się na pokolenia następne. I na przykład dla mnie takim wzorem jest pan Witold Mieszkowski. Pan Witold Mieszkowski, którego książkę też tutaj mam, Szkice z Łączki. To jest syn zamordowanego komandora Stanisława Mieszkowskiego, który był na Zachodzie. Wcześniej był obrońcą Helu, prawda, we wrześniu 1939 roku. W polskich siłach zbrojnych później wrócił do Polski. Myślał, że będzie wychowywał dalej młodych ludzi, młode polskie wojsko, marynarzy, prawda? Ale jego też aresztowali, też go wzięli na Rakowiecką, stosowali wobec niego szereg strasznych metod, w tym ten konwejer, o którym mówiłem, o czym Tuleja był, prawda, potem bezczelnie opowiadał, że to są metody CBA. No. Mieszkowski zamordowany strzałem w tył głowy, zrzucony też do takiego dołu śmierci na Łączce, i dzisiaj jest jego syn Witold Mieszkowski, który powiedział, że on nie da swojego taty pochować w Gołębniku, w Kunerta, prawda? Że on się nie zgadza na coś takiego, na taką formę upamiętnienia swojego taty, że jego ojciec będzie miał grób, jeżeli nie na Łączce, to gdzie indziej pochowa ojca, ale w grobie, a nie w szufladzie. I to jest kolejna postawa, moim zdaniem, niezłomna. On pozostał wierny właśnie tej tradycji. Więc to są, my mamy masę tego typu postaw, z których możemy czerpać garściami. I na tej podstawie też powinniśmy budować naszą historię, tak zwaną politykę historyczną, i dzielić się właśnie ze światem takimi postawami. Dziękuję bardzo. Pięć śpiewamy! Kto wychodzi? Nie będę, bo jestem tutaj. Kto wychodzi? Tutaj w tle jest biało-czerwona flaga. Myślę, że fajnym akcentem byłoby, gdybyśmy wspólnie śpiewali, a śpiewali cały dzień Polski. Więc to jest. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szabą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi
za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania, po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej wasi mówi zapłakany, słuchaj jeno, oto nasi biją tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem.